Zobacz, mama koło ciebie siedzi. Jak miał 5 lat, ostatni raz powiedział do niej mamo. Później przestał mówić. Co 4 lat leżący. Jak miał 12 lat, ostatni raz byli na spacerze. Później przestał chodzić. Każda matka, która kocha swoje dziecko, jest w stanie znieść wiele, wiele rzeczy. Karol musi być co 2-3 godziny odsysany. Jest karmiony przez sondę. Nawet na chwilę nie można go spuścić z oka. Gdyby nie rodzice pani Joanny, sama nie dałaby sobie rady. Za żadne skarby. Już chociażby to, że przecież musiałaby być i w nocy czuwać, i musiałaby w dzień robić koło dziecka. Kiedy mama śpi, chłopcem opiekuje się babcia. I na odwrót. Karol od prawie 17 lat choruje na mukopolisacharydozę typu 3. Jest to choroba genetyczna, która uszkadza układ nerwowy. Nawet jak są takie okresy remisji, że się wydaje, że fajnie, stanęło i to się nie posuwa, i człowiek ma nadzieję, że to się nie posunie, no bo to się ma zawsze nadzieję. To przychodzi taki moment niespodziewanie, że to wszystko się wali w gruzy i z powrotem widzi się, że jednak ta choroba postępuje. Niestety na ten typ choroby lekarstwa nie ma. Nie można powstrzymać jej rozwoju, ale można złagodzić jej przebieg, choćby dzięki rehabilitacji. Żeby krążenie było lepsze, mięśnie były lepsze, żeby oddechowo był wydolniejszy. Od pół roku Karol ćwiczy tylko z mamą. Hospicjum, które pomaga chłopcu, niestety musiało zrezygnować z dalszej rehabilitacji. Na chwilę obecną na tyle jest stan ustabilizowany, że rehabilitant zajmuje się rehabilitacją u innych naszych pacjentów. Po prostu nie ma pieniędzy na dodatkowe godziny pracy rehabilitantów. Narodowy Fundusz Zdrowia jasno określa zasady. Rehabilitant na pół etatu może zajmować się aż 12 dzieci w hospicjum. W praktyce, przynajmniej w tym łódzkim hospicjum, wygląda to tak, że na jedno dziecko przypada 2,5 godziny rehabilitacji w miesiącu. Jesteśmy zamknięci w 4 ścianach. Według Stowarzyszenia Dzieci Chorych na Mukopolisacharydozę i Choroby Pokrewne to zdecydowanie zbyt mało. Państwo pozwala na to, żeby nasze dzieci śmiertelnie chore umierały w cierpieniach. Zaczynamy od pani Łapki. Na prywatną rehabilitację pani Joanny nie stać. Utrzymuje się z zasiłku i alimentów. To jest w miesiącu niecałe 1000 zł. Zdążyła ponad 200. Gdyby nie pomoc stowarzyszenia czy hospicjum, Karol nie miałby pampersów, odsysacza, maszyny, która w razie potrzeby pomaga mu oddychać. A według lekarzy rehabilitacja, nawet jeżeli stan dziecka przewlekle chorego jest ustabilizowany, jest konieczna. Im w lepszej kondycji będzie pacjent, w momencie kiedy znajdzie się lek, tym jest szansa, że on mu bardziej pomoże. Że nie tylko że będzie musiał hamować kolejne objawy, a nie będzie musiał likwidować tego, co już powstało. Około 40 w Polsce. Szansa jest. Profesor Węgrzyn z Uniwersytetu Gdańskiego pracuje nad lekiem na 3. typ mukopolisacharydozy. Na razie jest na etapie badań klinicznych. Właściwie wszystkie dzieci z typem 3, jeśli tylko rodzice zgadzają się na taką eksperymentalną terapię, mogą taki preparat otrzymywać. Jeśli nie będzie żadnych przeciwwskazań, Karolowi też będzie podawany ten lek. Nie wiem, co bym oddała za to, żeby jeszcze raz powiedział mama. Marta Kolbus, TVN24, Łódź.